Dobry, szybki prysznic, kawa w moim nowym termosie i lecimy na rozładunek. Jednak plany się trochę zmieniły, no i trasa też zmieniła swój kierunek, jak to często w transporcie bywa. Ale nic się nie dzieje. Przed nami załadunek i zobaczymy, czy wjedziemy na prom, mimo iż mamy rezerwację. Po tej trasie planuję trochę odpocząć, bo to już 6. tydzień w trasie. Szefową lekko poniosło. Także usiądźcie wygodnie i miłego oglądania. Dobry, norweski prysznic. Patrzcie, czysty. No to dzień dobry. Mamy dzień pierwszego rozładunku w Norwegii. Kawa jest. Muszę wam przyznać, że to takie niby darmowe, bo wiadomo, że nie jest darmowe, bo ten kubek kosztował 500 koron. Kawy sprawia, że czuję się na stacji jak u siebie w domu. No, to jest... Teraz jak tego używam, to dochodzę do wniosku, że to nie jest tylko taki chwyt marketingowy, żeby kupić sobie danej stacji i być wiernym danej sieci, ale to też nie daje takie wrażenie kierowcy, który jednak się włóczy cały czas po świecie, że no nie wiem, tak robicie sobie kawę u siebie w domu, tak tutaj rano się startuje, idzie się po kawę jak do siebie, więc to jest taki dodatkowy punkt w sumie. Na tej stacji ciężarówki się jakoś grupują. Tu są same skanie, po tej stronie same Volvo, bo to co stoi przodem tam to też jest Volvo. Tak słońce wstaje pod koniec lipca w Trondheim o godzinie 6 rano. To co? Wszystko gotowe? Możemy jechać? 22 km do rozładunku. Startujemy krótko. Włosy mi się dalej kręcą. Ciekawe, czy to jest ta nowa odżywka, czy norweska woda. A podobają się tak. Jeszcze im tak trochę pomaga. Pójdą do fryzjera, już będą skrócone, już będą takie długie. Nie to, że mi się nie podobają, tylko że są strasznie biedne. Po nazwie firmy nie mogę znaleźć. Nie ma w ogóle takiej firmy według Google, w sensie no, nazwy, więc... Ale adres portowy się zgadza, więc spoko. Najważniejsze, że to mam podany adres portowy dokładnie. Więc to już powinno być dobrze. To już bardzo dużo daje, więc mam włączony i widok satelitarny, i oczywiście ten TomTom'a. Także spoko. Port nie jest duży, więc może jakoś to będzie. Na pewno jesteśmy w bliskiej okolicy adresu. To z pewnością, ale teraz pójdę pochodzić, popytać po prostu. Są rampy, widać, że coś tu się dzieje transportowo. Zresztą to jest port, wydaje mi się, że to będzie tam po lewej stronie, tam są rampy. Co zaraz sobie wiemy. Całe mnóstwo. Znajdziemy, bo kamizelkę trzeba mieć, co? Dobra, chodzę, pytam i od razu trafiłam. Podobno to jest tutaj. No, tutaj też mają jakieś betony. Ja mam... Widzieliście co mam? W miarę pasuje. No i dobra, wszystko pasuje. To jest to papier, co zostawiłam. Będziemy rozładowywać, bo idę powoli się. Sprawnie, tam już widły szykują, będzie ostro.
No dobra, teraz jedziemy, proszę Państwa, na drugą zrzutkę. Właśnie dostałam adres od Heiko i się okazało, że te trzy palety zrzucamy tutaj nad Trondheim. Tak sobie myślałam, że to jest jakieś trochę dziwne jednak, żeby jechać tylko z trzema paletami, 400 km ponad. No i nieekologiczne. Myślę, no ale dobra, fajnie, nie? Mi pasuje, pewnie są dobrze. Po co ja ściągnę czapkę, mam takie włosy. No, ale pokażę Wam, gdzie zrzucam ten drugi adres. Drugi adres zrzucamy 35 km stąd, także powiem Wam, że rano będziemy zaraz po robocie, po rozładunku. Co jest i dobrze, i źle, bo z jednej strony bym chciała pojechać na tą północ, ale z drugiej strony też już jestem, ostatnio zobaczyłam na zdjęciach, że już jestem 6 tydzień w trasie. To już jest trochę przesada chyba. To już moja szefowa już ją poniosła ambicja, więc myślę, że to już jest pora wracać. Więc w sumie spoko, bo zawieziemy te Niemcy i już będzie można wracać do domu na koniec tygodnia i to pasuje. Więc dlatego jest mi tylko troszkę szkoda, że nie jadę tam daleko na północ, bo już chcę do domu wrócić. Ja chciałabym być na sobotę już na Podkarpaciu. Dzisiaj jest poniedziałek, jesteśmy w Trondheim. I w niedzielę moja chrześnica ma urodziny, drugie, więc też chcę być. Patrzcie na tę naczepę, jak otwierana. Ciekawe, co? I właśnie w tym momencie te trzy palety zostaną załadowane na jakąś ciężarówkę, która będzie jechać na północ. Więc moja trasa już się tutaj kończy. Ładunek dowieziony. Super szczęśliwa jestem. Wiecie co? Tak sobie myślę, że tutaj dosłownie mam takie podpisy, wiecie, z datą, bez pieczątki i dosłownie tam tylko imię, nie? I za każdym razem piszę do Heiko, czy wysyłam zdjęcie, czy taki podpis jest okej. Okay. Heiko mówi, tak, tak, to nasi przyjaciele. Współpracujemy cały czas, nie ma żadnego problemu. I tak sobie myślę, popatrzę, jak to jest diametralnie różnie od tego, co mam w Europie. Wiecie, jaki ja miałam ostatnio przypał? Pamiętacie, jak rozładowywałam wełnę? A nie, z tego nie było. To tylko było na Instagramie, na TikToku. Nie ma z tego filmu, bo sobie odpuściłam nagrywanie tej trasy. Słuchajcie, taki przypał jest, że na budowie jak na budowie. Podpisali mi imię, nazwisko, ale bez pieczątki. I przyszło co do czego, za dwa dni dzwoni spedycja, która dała ten ładunek i pyta się, gdzie jest towar. Bo towar niedowieziony. Jak niedowieziony, jak dowieziony. Dwa dni wcześniej. I wysłałam dokumenty i oni stwierdzili, że oni tego nie akceptują, bo nie ma pieczątki. Czajcie? I jeżeli na budowie nie mieli pieczątki, to trzeba było to od razu zgłosić, żeby oni zaakceptowali tę dostawę. I oni nie akceptują tej dostawy. Więc powiem Wam, że tam Aleks się z nimi użera, ale powiem Wam, że tyle lat pracuję w transporcie i popatrzcie, że to jest moja wina de facto. To jest moja wina, bo jednak no, powinna być zawsze ta pieczątka. Ale też z drugiej strony spedycje są... Widać, to była taka, wiecie, widzicie, spedycja, co niby dobrze płaciła, a przyszło co do czego, to stwierdzili, że widzicie, że nie ma pieczątki, to oni nie wypłacą pieniędzy, więc Aleks, zobaczymy, co z tego wyjdzie, znając życie, to coś z tego będzie, ale ile nerwów to kosztuje, no to wiecie, to jest takie naprawdę bardzo nie fair, że towar dostarczony, a przychodzi co do czego, bo pieczątki nie ma. No nic, ale chodziło mi o to właśnie, że tu jest przeciwnie i tu jest fajnie. To co, widzimy się w kolejnym odcinku. Jedziemy teraz na załadunek już w Norwegii. Ładunku, który pojedzie do Niemiec. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę. Cześć. Ładunek jest w trakcie, ładuje mnie pani, a ja Wam pokażę, którą trasą pojedziemy teraz. Już się dowiedziałam, gdzie jest trójka. Już Wam mówię. W pierwszą stronę jechaliśmy tędy, to jest E6, a teraz pojedziemy tędy. Jest krócej, ale na pewno jest trudniejsza droga, już widać.
że będzie kręta, ale po tych zielonych elementach widać, że powinna być też piękna. To jest nowy strumień. No, myślę, że będzie pięknie. Także teraz wracamy trójką na południe, 511 km. Także na dzisiaj już będziemy w Oslo, na to wychodzi, popatrzcie. Tutaj mam kawałek tego. Nie wiem, czy ja nie mam jakiejś aktualizacji na Norwegię, czy jak, ale rzeczywiście w centrum, w niektórych miejscach widzi tam dużo zakazów. Nie wiem, czy tyle rzeczywiście jest, czy jakoś, nie wiem, o co chodzi. Ale jedziemy tutaj z powrotem. 7 godzin jazdy, no dzisiaj spokojnie już dojedziemy do Oslo na prom. Nie mam dokładnej informacji, jeżeli chodzi o prom. Jest generalnie zrobiona rezerwacja, ale jest też waiting list. Także trzeba czekać w kolejce na to, kiedy będzie można wjechać, więc generalnie w zależności od tego też, kiedy przyjadę, trochę tak wjadę na prom. Ciekawe. No nic, zobaczymy. No i pięknie, mamy poładowane w takich okolicznościach przyrody. Pani, która mnie ładowała, mówi, no bo ty jesteś u nas pierwszy raz, to nie wiem, czy wiesz, ale tam mamy toaletę i prysznic dla kierowców. Ja byś chciała. Pomyślałam sobie, jak fajnie w tej Norwegii jest, nie? Jedziemy na ten prom. No właśnie, bo Norwegia to wikingowie. Nie widziałam ani jednego. Ale tutaj popatrzcie się, jak się kończy. No. Patrzcie, Norwegia, kraj Volvo. Ale wcale to nie jest dziwne, bo tutaj jednak tak ciężko się jeździ. Drogi są bardzo wymagające, że... No czym innym tu jeździć, jak nie Volvo? Wydaje mi się, że to tutaj. Ała! Po treningu taśmy poskładać i akurat będziemy wjeżdżać na prom. Przyszli już pewnie, że mogę wjeżdżać. Więc sam raz wjadę, spakuję się, pójdę do swojej kabiny, wykąpię się i wszystko się zgadza. Idealnie się zgrało. Nie pytajcie mnie, co tu się dzieje w tym aucie. Tu się dzieją rzeczy różne. Pan stoi, czeka i macha. Wjechałam. Ja już jadę. Ale patrzcie, to z tego brzucha będzie, nie? Widzicie? Z tego też coś będzie. No to jednak nie wiem, czy słyszeliście, czy nie, ale pan, który tutaj wpuszcza ciężarówki, nie zobaczył, że ja mam 19 metrów, więc kazał szczepić. No dobra, teraz już możemy. Patrzcie, nie ubieram za bardzo, bo pójdę się teraz wykąpać, więc to założę bluzkę, którą nosiłam wcześniej. Jejku, ja wiem, że się wszyscy martwią o to, że ja cały czas chodzę w tym samym. Ale ja tak uwielbiam tą bluzkę, to jest bluzka 4F, polska firma, to są ludzie z całego świata. Ja po prostu bym mogła mieć, wiecie co, tylko te bluzki. W sensie takich sobie kupisz 5 i nic innego. I moje jeansy czarne z Levisa, tyle. I nic więcej nie trzeba. I ten stanik z Under Armour, uwielbiam go. On jest taki, widzicie, jakby przezroczysty pod spodem. Pod spodem jest gąbka, ale jest taka właśnie dziurkowana, więc bardzo fajnie nosi. I te spodenki też z Under Armour. I po prostu tyle. Ja bym mogła tak się nosić, w sensie ubranym, non-stop, tylko to. Volvo obok mnie też stoi. Uwielbiam Norwegię za to, że tu są wszędzie Volvunia. Wszędzie Volvo. Nam to wszystko Volvo. Chyba pan z biletem. Widać mój. Hi. Chyba.
tak się robi zdjęcia. Często mnie pytacie o to, jak ja robię zdjęcia, kto mi robi zdjęcia w trasie. To często właśnie kończę wideo i robię zrzuty ekranu, szczególnych klatek. Albo wszystko na statywie i timer. Ale muszę sobie kupić takiego pilota na Bluetootha. Już mi kilka osób mówiło, takie wiecie, piloty za 10 zł, dosłownie z AliExpress, tylko kupowane gdzieś tam Allegro czy gdzieś. Ja nie lubię takich rzeczy. Znaczy, no właśnie, bo do lustrzanki czy do lusterkowca miałam taki pilot i często używałam. A do telefonu nie, a podobno bardzo fajnie działa, podobno bardzo fajnie się łączy, więc muszę sprawdzić, bo to by mi zdecydowanie bardzo pomogło. Koniec kawy Circle K. Efekt jest taki, wniosek jest taki, że będę musiała wrócić. Ten kubek kosztował 500 koron. Jedna kawa na Circle K kosztuje 50 koron, więc w zasadzie po 10 kawach się spłaca. Więc ja wypiłam jakieś chyba 6 albo 7. Ja piję dużo kawy. Ale żeby, wiecie, żeby nie być stratną koniec końców, to ja myślę, że muszę pojechać jeszcze raz na Dubaj. Jak myślicie? Czy po treningu mogę coś takiego zjeść, czy nie? Zobaczcie, przyglądnijcie się. Powiem wam, czy jest dobre. Zdjęcie! I to super. Patrzcie, jakie zdjęcie będzie dobre tutaj. No i teraz trzeba przyjechać cieśniutko, jak widzieliście. Już się ustawić. Niestety będę musiała przyjechać po tych takich żółtych. Ustawię to prawie złoży. Jak się z promu śmieci wywozi. Dobra. Nie mam lusterka, to nie widzę, ale... Is it it on? More? Thank you! O, wyłączyłam. Jest wpół do 12, więc spokojnie mam czas na pakowanie się. Pokażę wam, jak tutaj jestem zaparkowana. To jest klasyczne pakowanie. Parkowanie na promie. Tutaj za dużo... Tutaj jesteśmy, o tak? To jest próg. To wszystko o, z tyłu. Patrzcie, przyczepa nie poszła. Dobrze, ale no nic, trudno. A to? Haha, ta muffinka czekoladowa. Dobra, wychodzimy stąd jakoś. Dobra. Udało się. Tak to wygląda tutaj. Ja tu jeszcze przejdę! Z lekka ciasno. Jak to na promie bywa. Czyli jesteśmy na Freilerbeck. Możemy tutaj jechać? Bo możemy, nie? 18 minut do 18 minut do 18. Patrz, jakie tu są pokłady zasobowych. Zimno znowu? Mi tutaj zrobili zimno. Na czym oni? Na neutra, poproszę. Morgan? Ja. Ej, znowu jestem przy tych ratunkowych. To znaczy, że co? Jakby się coś działo, to nawet nie wyskoczę przez to okno. Żebym była od razu, widzicie, przy łodzi. A kierowcy chyba są takie, wiecie, takie mało widokowe. Skoro jest otwarta, taka inna kabina, zobaczymy, jak wygląda inne. Takie, to są te, widzicie? Z widokiem na główną alejkę. Ostatnio poszłam do restauracji à la carte, czyli gdzie wybiera się dania z karty. Dzisiaj poszłam do dania bufetowe. Powiem wam, że bufet jest genialny. Bufet kosztuje 400 koron, z tego co widziałam. Can I have a glass of red wine? Like Rioja, like Spanish Rioja or something like that? Yeah, I can check if you have it or not. Because I've seen that this is like on the in the card, but probably it's a big bottle, right? No. Widzenie jest widać genialne.
I mają sery. Mają sery? I mają desery. Oj, powiem wam, że dzisiaj to chyba nie będzie taka spokojna noc. Trochę buja. Chyba będzie... No dobra, może nie będzie jednak. No i dobra, dopłynęliśmy do Ochil. Ja jeszcze włosy mokre. Miałam trening o 8, więc wszystko na szybko. Ale spoko. Jest za 15. 10. O 10 teoretycznie prom dobija. Więc myślę, że tak będzie. Chodzę, idziemy już na dół. Tu mamy żyrafę. Dobra, czy jesteśmy tu? A musimy tu. Dobra, zobaczymy, czy przebijemy. Czy... A, to dobra. Czy przebijemy? Czy... A, to są osoby, które do mnie należały, co? O! Dzień dobry, szefowo. Nie mam dla pani kawy. Się śpieszyłam. Dobry, mamy środę rano. Czwartek! Dzisiaj jest już czwartek, ale idziemy się właśnie rozładowywać. Wczoraj dojechałam tutaj do Potropu generalnie 10 minut po zamknięciu firmy, ale wcześniej sobie zarezerwowałam parking na mini przez Travis. No i co, teraz mamy 20 km i jedziemy. No, pięknie to idzie. Powiem wam, na dwa wózki. Gorsze raz nie wiadomo, że normalnie. Czy zdawaliście sobie sprawę z tego, że w niemieckiej kostce brukowej są norweskie skały zbielone? Teraz już wiecie i macie na to dowód. Tym samym kończymy trasę norweską. Volviemu w Norwegii się bardzo podobało. Obyśmy tam wrócili. Dziękujemy firmie Aurmo za tą trasę, za to kółko. I do zobaczenia w przyszłości. Trzymajcie się, pa!